Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście witam i pozdrawiam w nowym roku kalendarzowym, roku pańskim 2022. Już mamy kilka dni tegoż roku za nami, dokładnie dzisiaj jest 9 stycznia. Dowód na to, że czas leci i bardzo dobrze, bo taka jest, proszę Państwa, kolej, jeżeli chodzi o nasze życie doczesne. Jesteśmy, jak widzimy, wciąż w atmosferze świątecznej, dlatego też te życzenia świąteczne wciąż są aktualne, ale do tych życzeń świątecznych dołączam niniejszym życzenia noworoczne, żeby ten nowy rok pański był rokiem błogosławionym, żebyśmy wszystko, co będziemy czynili, żebyśmy czynili zgodnie z wolą Bożą, żeby to było wszystko zgodne też z zamierzeniami Bożymi, żeby to było wszystko odpowiedzialne, żeby to było wszystko, że tak powiem, przemyślane, przemodlone, żebyśmy nie czynili czegoś tak, jak to się mówi, z marszu, ale najpierw zastanowić, najpierw pomyśleć, a potem dopiero działać. Nigdy, proszę Państwa, odwrotnie. Zapamiętajmy, napiszmy tych pierwszych stronach tegoż nowego roku, stronach kalendarza, w imię Boże, a Pan nam dopomoże. I oczywiście, jeżeli ten napis potraktujemy jako przesłanie na te wszystkie dni, tygodnie i miesiące tego właśnie roku, to na pewno Pan nam pobłogosławi, ten Pan, którego powitaliśmy w noc betlejemską, żeby On tę swoją rączkę podniósł i żeby błogosławił nam, naszym sadom, naszym polom, naszemu dobytkowi, po prostu naszej doczesności, a wtedy nasze życie tutaj na ziemi będzie o wiele bardziej piękne, o wiele bardziej radosne i oczywiście o wiele bardziej odpowiedzialne, czego sobie, kochani, wzajemnie życzmy. Ja Państwu tego życzę, a myślę, że Państwo mnie także życzą i za co składam bardzo serdeczne podziękowanie. Kochani, jesteśmy jeszcze w atmosferze świątecznej, zresztą o tym świadczy żółbek, którego tu widzimy, świadczy o tym choinki, które także widzimy. Dowód to na to, że jeszcze święta Bożego Narodzenia nam towarzyszą. Dzisiaj 9, jak wiemy, stycznia, jest to bardzo ważna niedziela, jest to tak zwana niedziela Chrztu Pańskiego, niedziela, która kończy okres Bożego Narodzenia, bo jak wiemy, mieliśmy najpierw okres świąteczny, była tak zwana oktawa świąteczna i po oktawie świątecznej rozpoczął się okres Bożego Narodzenia, który kończy się w dzisiejszą niedzielę, niedzielę Chrztu Pańskiego. O tym za chwilę Państwu będę mówił. W każdym razie ta dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, wprowadza nas i zapowiada nowy okres liturgiczny, czyli tak zwany okres, przepraszam, perannum, okres zwykły. W języku świeckim nazywamy ten okres białym karnawałem. Oczywiście o czym świadczy zima, o czym świadczy śnieg i jego kolor. Dlatego biały karnawał, kochani. No właśnie. Jeżeli chodzi o Boże Narodzenie, to mimo to, że ten okres kończy się, to pamiętajmy, przepraszam, trochę w gardle drapie, że ten okres kończy się w sensie liturgicznym, ale wciąż jeszcze możemy śpiewać kolędy do 2 lutego, a więc do święta Matki Bożej Gromnicznej. I jeżeli chodzi o choinki, jeżeli chodzi o żłóbki, jeżeli chodzi o inne dekoracje świąteczne, one także mogą pozostać jeszcze do uroczystości Matki Bożej Gromnicznej. Oczywiście niektórzy już to dzisiaj czynią, niektórzy uważają, że już po uroczystości Trzech Króli należy rozebrać choinkę. Niektórzy uważają, że właśnie dzisiaj, w niedzielę Chrztu Pańskiego, oczywiście wszyscy mają rację, ale jeżeli ktoś będzie chciał jeszcze śpiewać kolędy do 2 lutego i żeby właśnie te świąteczne ozdoby pozostały, na pewno nie popełni żadnego błędu. Dlatego też niech nam towarzyszy jeszcze ten czas świąteczny, który jest czasem tak bardzo radosnym, tak bardzo uroczystym i tak bardzo, bardzo rodzinnym. No właśnie, dzisiejsza niedziela, jak powiedziałem, to jest niedziela Chrztu Pańskiego i proszę Państwa, gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie ode mnie mocniejszy, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest, a gdy modlił się, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: Tyś jest moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Kochani, no właśnie, najpierw to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, potwierdzili ci, którzy byli najbliżej Jego,
Więc Maria, święty Józef, Maria jako matka, święty Józef jako opiekun. Potem oczywiście uczynili to, to pasterze, którzy przybyli też do Betlejem, żeby oddać pokłon. Następnie trzej królowie, którzy swoją postawą, swoim zachowaniem uznali, że Jezus jest ich królem, że Jezus Chrystus jest ich zbawicielem, a jak wiemy, trzej królowie byli przedstawicielami świata pogańskiego. Tutaj właśnie widzimy uniwersalizm Jezusa Chrystusa. A dzisiaj w niedzielę Chrztu Pańskiego do tego rodzaju, że tak powiem, orszaku dołącza się niebo, czyli dołącza się sam Bóg. To właśnie Bóg w czasie tym, kiedy Jan udziela chrztu Jezusowi, Bóg mówi do Jezusa Chrystusa, który stoi w rzece Jordan: Tyś jest moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Właśnie Bóg potwierdza, że Jezus jest Jego Synem, czyli że jest Bogiem, że jest drugą osobą Trójcy Świętej. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Kochani, właśnie dzisiejsza niedziela, ta niedziela Chrztu Pańskiego, ma bardzo ważne takie wezwanie, które ona kieruje do nas, żebyśmy zastanowili się nad Chrztem Świętym. Co to jest właśnie za sakrament? My wiemy dokładnie, wiemy, że to jest sakrament najważniejszy, sakrament, który pozwala nam na to, żebyśmy przyjęli pozostałe sakramenty, że jest sakrament, który wprowadza nas w życie Boże, w życie Kościoła, ale jest to sakrament, który też pewne konsekwencje w naszym życiu, że tak powiem, domaga się tych pewnych konsekwencji. On czyni nas dziećmi Bożymi, a to dzieciństwo Boże jest właśnie takim zobowiązaniem. Warto dzisiaj zastanowić się przy stole obiadowym, czy kolacyjnym, czy po prostu wtedy, kiedy będziemy w gronie rodzinnym, czy towarzyskim, jak wyglądał nasz chrzest. My nie pamiętamy, bo byliśmy dziećmi, ale są na to dowody, są zdjęcia, są rodzice chrzestni, rodzice naturalni, goście. Dlatego też warto zastanowić się, jak to właśnie było z tym naszym Chrztem Świętym. Niech właśnie taka refleksja i ta dzisiejsza niedziela pozwoli nam na to, byśmy odnowili te wspomnienia i byśmy przypomnieli sobie, jak ważny jest ten sakrament, który wprowadził nas do Kościoła, który uczynił nas dziećmi Bożymi i który otworzył przed nami drogę do przyjmowania wszystkich pozostałych sakramentów. Ten czas właśnie Niedzielu Chrztu Pańskiego, to taki czas, owszem, kiedy patrzymy na Jezusa, kiedy patrzymy i wpatrujemy się w niebo, które potwierdza synostwo Boże Jezusa, ale kiedy też patrzymy na nas samych, którzy poprzez chrzest też w jakiś sposób staliśmy się dziećmi Bożymi. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się okres liturgiczny, na okres karnawału, białego karnawału, czyli okres zwykły. Zostańcie z Bogiem.